Witajcie podróżnicy, witajcie poszukiwacze przygód, witam was w kolejnym odcinku Skyrima na moim kanale. Wita was oczywiście Sharpie i mój wirtualny awatar Derwan. Kontynuujemy eksplorację ruin dwemerskich, do których wszedłem tak właściwie skuszony fortuną, tak. O ile w ogóle ten surowiec, o którym tutaj wspomina zadanie, wskazujące mi, aby zbadać te ruiny Arkngmaz, Jezus Maria, ci dwemerowie to naprawdę, czy to w ogóle jest prawda, co piszą o tym surowcu. A ten surowiec nazywał się, kurczę, zabijcie mnie, nie pamiętam kompletnie, Ethereum, tak, dobrze. Ostatnio mi tu troszeczkę zeszło i nie dokończyłem tego lochu, dlatego dzisiaj dokończymy loch i wracamy na ścieżkę Mrocznego Bractwa. Czyli trzeba będzie wrócić do Muiri w Markarcie. Ale dobrze, wszystko po kolei. Zobaczmy, co mnie tu jeszcze czeka, co tutaj na mnie czyha tak właściwie. Ja tutaj się skradam, bo bardzo zuchwale podszedłem do tej lokacji. Widzę, że zaczynam głodnieć powolutku. Może sobie włączę potrzeby. Ok, dobra. Schowam broń i zjemy coś. Napijemy się też. No bo tutaj jednak energia jest bardzo dużo warta. Energia w postaci w tej lokacji, która jest dla mnie wyzwaniem, nie powiem. Jest jakby na wagę złota, czyli dobrze jest być najedzonym i nawodnionym, dobrze nawodnionym. Strzał też nie mam jakichś najlepszych, jeżeli pamiętacie, bodajże chyba 14, jeżeli chodzi o atak, 16 obrażeń zadaje. No ale dobra, poradzimy sobie z tym. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj stąd wychodzą centuriony albo te sfery. Tak jak wspomniałem, tutaj te dwemerskie ruiny, jakiekolwiek w tej grze, to jest dla mnie nowość właściwie, bo zawsze albo mijałem, albo nie wchodziłem po prostu w te ruiny. No ale kiedyś musi być ten pierwszy raz i przynajmniej jesteście tego świadkami. Pozwólcie, że ja tutaj się będę skradał jak najdokładniej, jak najbardziej. Nie będę tutaj biegł, a czy będę się skradał powoli, po prostu nie będę tutaj przyspieszał ani nic z tych rzeczy. No ale widzę, że jeszcze kawałeczek przede mną jest. Dobra, to zadanie zaznaczone, więc w porządku. Jeszcze ta muzyka tutaj dodaje tego klimatu. Gdyby ktoś był ciekaw, to ja nie stosuję muzyki ze Skyrima domyślnej. Jest to paczka, modyfikacja imersyjnej muzyki, co prawda, ale no przemieszana z oryginalną, bo tutaj oryginalne utwory też można wychwycić, ale jest tutaj dużo muzyki dodatkowej z paczki modów. Bardzo dużo jest tutaj tych, nie wiem jak to nazwać, gniazda. Coś takiego. Ciemno tutaj jest dosyć. Podejdziemy sobie jeszcze na skradaniu. Na razie nic mnie tutaj nie wychwyca. Nic tutaj z tych gniazd nie wyskakuje, więc może mi się uda przekraść. Mamy kolejne drzwi. Jak wygląda mapa lokacji? No. Nie wiemy, co jest za tymi drzwiami. Zobaczymy, czy to są normalne drzwi, czy to jest przejście do... Nie, to będą normalne drzwi, bo marker zadania byłby już tutaj na tych drzwiach oznaczony, gdyby to było przejście do innej lokacji.
To jakiś dwemerski złom. No, dwemerskiego złomu tutaj nie będę się interesował tym. A tutaj są jakieś... Kurczę, nie wiem. Chyba będę musiał zakombinować. To są, tu jest jakieś przejście. I tam chyba są jakieś przyciski. W tamtym miejscu. Chyba, że to się otworzy jakoś, jak podejdę bliżej. Nie, to się nie chce otworzyć w żaden sposób. Dobra. Zobaczmy. Tak, jest przycisk. Są przyciski. Dobra. Co się wydarzy? Cholera jasna, pułapka. O kurde. Czy to przestanie? Chyba się otworzyło, tak? Nie, nic się nie zadziało. Teraz. Tak, dobra. Na szczęście mnie te płomienie nie zraniły jakoś mocno. Kolejne drzwi. Coś tutaj słyszę. I znowu jestem lekko spragniony. No tak, chyba nie mam wody, dlatego... Dobra, ale co? Coś tutaj jest? Nie ma nic. Nic tu nie ma, ciekawe. Tutaj jeszcze przycisk jest, jeden. Zamknąłem drogę sobie. Chyba, że to można jakoś otworzyć. A jest, brama, dobra. Okej. To też jest brama? Nie, tylko tutaj jest brama, dobrze. Już myślałem, że muszę kolejnego przycisku użyć. Falmer. No tak, dwemerskie ruiny i falmerowie to jest... Ponury, czyhający w dodatku. Mam nadzieję, że go... Dam radę mocniej... na dwa strzały poszedłem. No to grubo. A ich tam było jeszcze dużo więcej. Wiecie co? Dobra, to ja teraz muszę się wrócić w takim razie. No niedobrze. Dobra, słuchajcie, widzimy się na miejscu, kiedy tam znowu dotrę. Oj, coś czuję, że kontynuacja dzisiaj jest ginięcia. No oby nie, ale zobaczymy. Dobra, za chwilę się widzimy znów. Jestem z powrotem. Tym razem zapisałem sobie tutaj grę. Tu są w tych klatach jakieś haurusy w ogóle. Tu jest kolejny falmer. Wiecie co? Ja może spróbuję ich ominąć, rzeczywiście. Oni są ślepi, ale mają dobry słuch, mają bardzo dobry słuch. Widzę, że oni tutaj jakieś trybiki zablokowali chyba, ci falmerowie. Jakieś kości tutaj wrazili do tych... Usuń noga. Obawiam się, że jak ja to usunę, to coś się wydarzy. Ale nic, dobra, spróbuję podejść do tych, bo to są jakieś wrota, podejrzewam, że mam iść, że to jest właśnie to, gdzie, miejsce, w które mam podejść. I zobaczę, może uda się tam po prostu przejść. A nie, to jest most. To jest most, to nie są żadne wrota, to jest most zwodzony. Który jakoś będę musiał uruchomić, ale tak, tutaj są te falmerskie siedliszcza jakieś. Tam jest ten ponury czyhający. Czy ja mam jakieś zwoje mocne? A, jest zguba nieumarłych, to mi nic nie pomoże. Osłabienie zdrowia. Dobra, na razie nie będę tego używał. No te mikstury spowolnienia chyba są w tym momencie dla mnie najbardziej sensowne jakby. Muszę tę nogę stąd usunąć. Dużo ich tutaj jest. Wolałbym jednak zostać chyba niezauważonym. Tam są jakieś klejnoty duszy w ogóle.
Jeszcze gdzieś jest coś zablokowane. Chyba tutaj. Kurde, coś mi się wydaje, że ja tu będę musiał... Tam jest. Tam jest coś jeszcze włożone. Kolejny Falmer. Dobra, nie zauważył mnie. Dobrze, skradanie wzrasta. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Coś tu jeszcze jest blokowane, ale tutaj też nie widzę żadnej blokady. Aha, czaszka tu jest wsadzona. Dobra, to jednak... To jednak to niekoniecznie musi być jakiś ten. Dobra. Zapis gry na szybko. Dla mojego komfortu psychicznego i bezpieczeństwa. No i trochę mi chyba tutaj zajmie jeszcze te. Zajmą jeszcze te ruiny, bo na skradaniu się to może być ciekawie. Co tutaj blokuje? Tu jest jeszcze coś, tak? Jakiś trybik? Nie, tutaj nie ma trybika. Z tamtej strony jeszcze coś jest. Tu się obraca, tutaj nie. Cóż to może być? Moment. A, tu jest przycisk do tego mostu, a może jednak wystarczy go nacisnąć? Nie, przycisk nie ma zasilania. No tak, te mechanizmy tutaj robią jakieś zasilanie i teraz w tym momencie jest niemożliwe, aby to uruchomić. Dobra, ten tutaj. Teraz który tryb jest z nim powiązany? O cholera. No nie wiem, czy uda mi się tego Haurusa, tego, no, Falmera minąć, a spróbuję. Normalnie jestem cały zlany potem, powiem wam. No, udało się, dobra. Idziemy do tego trybiku. Jeszcze nie jest tak źle z tym moim skradaniem. Tutaj coś jest. Jest ludzki kręgosłup. Dobra, wszystkie się odblokowały. Ok. Czyli teraz powinno być zasilanie już do tego mostu. Nie, jeszcze coś się blokuje. Jednak jeszcze coś. Na dole. Musiałbym zejść do wody, czyli się jednocześnie zmoczyć troszeczkę. No tu jest niby ognisko, gdzie będę się mógł osuszyć. Moment, żebym tylko nie chlapnąć wodą, bo ten Falmer to może usłyszeć. Znowu chce mi się pić. Ale tutaj skradanie to ja sobie mogę podbić. Tutaj to ja sobie mogę podbić, naprawdę. Dobra. Gdzie? Tutaj, tak? Zobaczmy. Jest. Krasnoludzki złom. Kurde, jestem cały przemoczony. Dobra, ale skradam się dalej. Teraz już wszystko chodzi, tak?
Dobra, zapis gry. Jest. Orzesz w mordę. Jasna dupa. Bogowie na Ismira. Strzeż na Stalosie. Ale dobra, on idzie na patrol, okej. Okay. A nie, myślałem. Dobra. Hu hu hu, dobra. Co na takiego mecha mogę zastosować? Spowolnienie? No dobra. Potem osłabienie zdrowia. Trucizna strachu. No nie, istoty i ludzie. No nie wiem, czy to strach na takiego mecha zadziała. Przecież to na pewno nie czuję żadnego strachu. Moment, ja sobie może zrobię jakąś pseudokryjóweczkę gdzieś tutaj. Strzelę mu w łeb. Dupa, nawet go nie trafiłem. Co ja mam mu strzelać? On ma jakąś ochronę tutaj jakby, tak? O, jest, dostał. Dobra, to już koniec, poskradane. Spróbuję go wyminąć w jakiś sposób. To mi się chyba nie uda, niestety. Ja mu coś robię? Robię mu chyba, nie? Niewiele, ale mu robię. On też mi nic nie robi jak na razie. Dobra, z łuku robię mu dużo więcej, jednak. On mi nic nie robi kompletnie. Co jest grane? Moment, czy ja mam poziom trudności? Coś mi się zmienił? Nie no, ekspert jest. O co chodzi? No, fajnie, że mi nic nie robi, że mam szansę to przeżyć, ale... Dlaczego niby nie? Nie rozumiem, nic z tego nie rozumiem, powiem wam szczerze, naprawdę. Okej. Okay. Dużo strzał na niego poszło. Ametyst, granat, krasnoludzki olej. Rdzeń weźmiemy. Strzały sądziciela. Ja może moje strzały pozbieram, jeżeli mogę w ogóle. Coś, jakieś są. Jakieś strzały tutaj są. Jest. One są jakby pod teksturkami. I dlatego ich tak łatwo nie widać. Kurde. No nie, no fajnie, ale ja lubię jednak wyzwania jakieś. Coś tutaj albo się pochrzaniło, albo ten centurion po prostu jest głupi. Nie wiem teraz naprawdę. Tutaj może będę uważał. Bo stąd też coś chyba może wyjechać. Tutaj też jakieś pykanie, strzelanie. Co to jest? Haurus? Haurus tam jest. Haurus czy co innego? Krasnoludzki pająk to jest, nie Haurus. No. Dobra. Jednego mniej. Ale strzały to sobie od razu pozbieram. No przynajmniej dwie powinny być. Jest, dobra. A tu jest jeszcze jeden, okej. Okay. Dobra.
Klejnoty duszy, dużo tych klejnotów duszy przy nich jest zawsze. Momencik, tą strzałę jeszcze wezmę. Ametyst. Dobrze, no coś. Jeszcze klejnocik, dobra. Coś tu można sobie dorobić, nie powiem. Zniszczona księga, to niekoniecznie. Detokt iluzji. Może by się przydał. Sztaby korundu też sobie wezmę. Kubki może niekoniecznie. To jakby sala biesiadna, coś takiego. Tutaj coś jest. Krasnoludzki mechanizm. Brak wymaganego przedmiotu. Ciekaw jestem, co tu jest wymagane. Moment, jak to wygląda ten mechanizm? Dziwna rzecz. Dobra, to idziemy dalej, nie ma co. Może się będę musiał tutaj wrócić po prostu na końcu. Odłamek Ethereum. Czyżby to było to, czego mi brakuje? Może to jest to. Nie. Zaraz, tutaj jeszcze coś jest. Ja przyszedłem stamtąd, dobra. Tutaj jeszcze jest jakaś brama. Tu jest jakaś winda, jak rozumiem. Zobaczmy. Aha, jestem w Skyrim. Jakby wróciłem do Skyrim. Ale to mnie nie urządza. To mnie tutaj nie urządza. Ja tam muszę wrócić i zrobić rekonesans, bo to tak nie może być, że to jest koniec. Coś przeoczyłem, albo coś pominąłem, albo czegoś nie zabiłem, co miałem zabić. I teraz... Może coś w tej książce będzie napisane. Wojny o Ethereum. Bo do istnienia innej nowej przyczyny. A to jest historia bardziej w sumie chyba. Sojusz czterech miast, któremu przewodziło Arkngras, wielkie centrum nauki na południowym pograniczu, powstał, by nadzorować wydobycie, przetwarzanie i badanie kryształów. Zbudowano też nową kuźnię Ethereum, której zadaniem było przetapianie go w ściśle określonych warunkach. Jeśli wierzyć inskrypcjom, które odkryłem, rezultaty były naprawdę spektakularne. Przedmioty wytwarzane przez kuźnię były artefaktami o ogromnej mocy, zaraz po stworzeniu obdarzonymi, przepraszam, potężnymi zaklęciami. O kurde, krasnoludzki sojusz rozpadł się niemal natychmiast, gdyż każde z czterech miast próbowało przejąć kuźnię, a do walki o nią włączyli się też ich rywale. Możemy też spekulować. Najpewniej żadnemu z nich się to nie udało. Dziesięciolecia starć jedynie je osłabiły, co pozwoliło królowi Gelirowi na podboje. I choć Dwemerowie w kolejnym stuleciu odzyskali większość swoich ziem, nie ma żadnego dowodu na to, że wznowili badania nad Ethereum. Koszty były najpewniej zbyt wysokie. W Skyrim nie odnaleziono jednak nic, co przypominałoby opisaną w inskrypcjach kuźnię Ethereum. Możliwe, że została ona dawno temu zniszczona przez nordyckich najeźdźców lub samych Dwemerów. Możliwe również, że podobnie jak sekrety samego Ethereum nadal czeka na odkrycie. No nic tutaj ciekawego nie ma. Mam tutaj tylko zbadać ruiny Armblablams. Dobra. Tak, stamtąd wziąłem Ethereum. Moment, może rzucę okiem na mapkę. Czy mamy coś na tej mapce tutaj jeszcze może nieodkryte? No tutaj po drodze wszystko jest odkryte, na to wygląda. Najwyżej się troszeczkę wrócę. A, nie, ja tego nie popuszczę. Jest jeszcze jakiś kufer. Naszyjnik lepszej alchemii, trochę złota, jakieś rubiny. Dobrze, że tu zajrzałem.
na bok, bo ja tutaj mam tak ciemno. Co to jest? Wemerski tryb. Może tryby są jakieś potrzebne? Kolejny kufer. Diadem z miedzi i rubinów. Mikstura pomniejszej magii i troszeczkę złota. Tu był fragment Ethereum. Może ja mam te pręty? Moment, ja jeszcze raz muszę na ten mechanizm rzucić okiem. Może budowa tego mechanizmu mi coś podpowie. Przynajmniej taką miałbym nadzieję. Wemerski złom. No nie no. Złom to tu raczej nic mi nie pomoże. Urna jakaś. No tak, same złomy. Moment, jak to wygląda? Co to, o co to tutaj może chodzić? Brak wymaganego przedmiotu. Chcę zobaczyć to Ethereum. Może rdzeń energetyczny. Odłamek Ethereum. No to podejrzewam, że gdzieś jeszcze muszę się wrócić teraz, na chwilę obecną i no i zajrzeć tam, nie? Dobra, wspomóżmy się mapą lokacji. Inaczej tego zrobić się nie da raczej, więc. Martwy Centurion, mistrz w dodatku. Mistrz taki, że ze mną nie walczył. Kufer. Pierścień do ładowania złoto, łuskowy hełm wybitnego przywołania. Niesamowicie wartościowe rzeczy. Ja tu muszę się bardziej rozglądać. Wybaczcie, że ja tak. Może ktoś z was, kto tutaj zna już od podszewki tego typu lokacje w Skyrimie, może sobie myśleć, że kurde, czemu ja tam nie patrzę? Słuchajcie, po prostu te kufry, które są, te dwemerskie kufry, wygląd ich mi nic nie mówi po prostu. I dla mnie to jest takie, wiecie, coś totalnie innego, zupełnie coś nowego, więc. No nic, no wrócę się kawałek jeszcze. Most sobie zostawię opuszczony. Tym tutaj farmerom dam spokój. Znowu się koło nich spróbuję przekraść. No powinno mi się udać, bo. Moment, tutaj coś jest. Czy tutaj jest tylko Haurus? Chyba, że tam pod wodą coś gdzieś, no ale kurde, mam nadzieję, że nie. Nie lubię lokacji podwodnych. No dobra, wrócę się tutaj kawałeczek. Chociaż też tak naprawdę. Oj, pająk. Skąd on tu był? Wcześniej go tutaj nie spotkałem. Jakieś płyty, żyroskop. Jest ich tu trochę. Przybyło ich tutaj troszeczkę. Dobra, a co się stanie, jak odpalę czwarty przycisk? A czwarty jest kompletnie niesprawny, dobra. To wyglądało mi na kufer, ale to nie jest kufer. Gdzie by tu ewentualnie można było poszukać jeszcze? Chyba, że powinienem wejść do tego miasta od drugiej strony, jeszcze dodatkowo. Tutaj jeszcze coś jest? Nie, wydawało mi się. Od drugiej strony, w sensie wyjść normalnie tam u góry rzeczywiście i wejść innym wejściem jakimś, tylko ja teraz za cholerę nie pamiętam, którędy ja wszedłem tak dokładnie. Ja poza odcinkami w Skyrim'a nie gram, ani nic takiego. Aha, nacisnąłem przycisk. No nic, dobra. Słuchajcie, wracam tam. Skąd przyszedłem?
To znaczy tam do tej windy i tam spróbuję wejść gdzieś po prostu do środka, rozejrzeć się. Marker co prawda mnie kieruje gdzieś tu, ale no tak jakby ten cały cel jakby tego zadania jest na zewnątrz, więc podejrzewam, że ja muszę wyjść. Muszę wyjechać tą windą na górę i wejść po prostu innym wejściem do tego miasta. Może tak to działa po prostu, no, że nie da się wchodząc do środka przejść całej lokacji, tylko trzeba różnymi wejściami. No, co to jest? Aha, zamknąłem ze sobą przejście. A, to dobrze, to nawet dobrze. To może i dobrze nawet. To już taki jestem raczej śmiały przy tych Falmerach, bo to nie ma sensu się ich bać. Widzę, że mogę się skradać też troszeczkę szybciej przy nich spokojnie, więc dobrze wiedzieć. Okej, dobra, tu jest ten Centurion, dobrze. No nic, no spróbuję wejść faktycznie inaczej do tego miasta, no bo widzicie, te ruiny są ogromne. Ja tu podejrzewam, słuchajcie, że cała tutaj ta góra, bo zobaczcie, to się ciągnie aż prawie, że spod białej grani, nie? Tutaj jest ta jaskinia skrzącej mgły. To jest bardzo blisko. Więc tutaj wydaje mi się, że to Korvanyund, ten Raldhar i tak dalej, no to wszystko jest jakby... ta góra, to może być kilka nawet tych miast takich, nie? Więc zobaczymy, no spróbuję to obejść najwyżej w jakiś sposób, tu jest ta winda. Tam byłem i tam nic nie ma, znaczy tam były kufry, pająki i inne bzdurki. Dobra, wyjdziemy na zewnątrz w takim razie. U góry się jeszcze napiję, bo też tutaj postać coś woła o to, że jest spragniona. No i zobaczmy. Dobra. No tak, Deep Market. Więc tu jest troszeczkę tych lokalizacji. Dobra. W takim razie trzeba się napić. Aj, zjadłem, kurde. Mi się mylą te przyciski. Ja nie jestem pewien, czy mam jeszcze wodę zwykłą. Wrzuciłbym coś na ząb, jestem lekko spragniony. No wrzuciłem właśnie coś na ząb. Widzę, że jestem bardzo spragniony, a nie lekko. I w ogóle jestem zmęczony, więc... może ja gdzieś tutaj obóz sobie rozbiję. Tak sobie myślę, że se tu rozbiję obóz. Albo dobra, już. Prześpię się najwyżej. Gdzie indziej. Okej, dobra. Wszedłem tędy. Zostawię tą bramę otwartą. Tę bramę otwartą. Teraz tylko, żeby się nie pomylić i nie wejść znowu tym wejściem, którym wszedłem. Tylko, że ja za cholerę nie pamiętam. Jakoś chyba od samego dołu ja wchodziłem tutaj. Coś to tutaj jeszcze jest? Sól, kufer na ekspercie. Sól, sole pustki, klejnot. Mam jakieś wytrychy? Mam jakiś wytrych. 13 wytrychów mam. No na ekspercie to będzie... może być cholera. Może być ciężko. O, tutaj coś drgnęło. Kurde, dobrze byłoby... Jest, udało się. Dobrze byłoby właśnie nie zmarnować wszystkich wytrychów, no bo to... to jednak... w środku też mogą być jakieś kufry zamknięte. Dobra, tutaj jest kolejne zejście. Zobaczmy, no. Sprawdzimy to. Ja wiem, że tu jakiś oprychów na zewnątrz zabiłem. Dobra, najwyżej wejdę do środka i zobaczę, może skojarzę tutaj. No ale jeżeli tutaj są tylko dwa wejścia, to którym teraz wyszedłem i to główne, którym wszedłem w poprzednim odcinku, no to sam nie wiem, powiem wam szczerze, sam nie wiem. To wygląda na ogromne miejsce. Tak, tutaj, moment, tu jest jakiś taras, to nie tędy. To nie tędy. To nie tędy, zdecydowanie. Śnieżynki.
ruda srebra. Nic, no dobra, tutaj się nie będę skradał bez sensu w sumie. Okej, teraz tak, skąd ja tu? Tu jest jakaś gęba w ogóle. Dobra, ja przyszedłem stamtąd. No ale tu innego wejścia jakby nie widzę od tej strony. Cóż tu w takim razie można zrobić jeszcze? Co ja bym tu mógł jeszcze wykombinować? Zaintrygowało mnie to. Powiem wam szczerze, to jest taki właśnie w Skyrimie element, że ja jakby gram w nową grę, nie? Bo wiecie, zadań jest dużo pobocznych, ale polegają, mechanika jest podobna tych zadań. Tutaj jest to troszeczkę inaczej, bo ani tu nigdy wcześniej nie byłem, ani nie kojarzę tych klimatów takich dwemerskich w żaden sposób. Tam coś jest na dole. Nie, 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 ja tu się pokręcę, aż w końcu coś wykręcę, no bo to tak nie może być. No to nic, może zajdę tu faktycznie niżej, jakoś. Tędy czy nie tędy. Dobra, spróbujmy tędy, no najwyżej, słuchajcie, wrócę tu kiedy indziej. Ja tutaj wrócę na pewno, bo to jest kuszące. Badanie jakiejś ciekawej legendy. Zbiorę sobie śnieg, słuchajcie, bo sobie go potem przy ognisku roztopię, bo chyba wody mi brakuje właśnie. Teraz tak, tu jest to wejście główne jakby. Moment. No tak, ja tędy chyba wchodziłem. Tak, są trupy. To może się cofnę do tego głównego wejścia i sprawdzę tak, w ten sposób. Tak, są tutaj te trupy, więc ja tutaj tędy wchodziłem. Ja zdecydowanie tędy wchodziłem. Rald Ptar. A tam jeszcze był Ark Krangs, coś takiego. Chyba że faktycznie to będzie, kurde no, zupełnie inny, że tak powiem, zupełnie inne wejście, no. Zupełnie inne miasto jakby. No ale nie no, ja mam tutaj... Przyciskać się teraz znowu przez te całe lokacje. Cholera. Dałem się trochę podpalić, ale na szczęście niedużo. Moment, moment. Zamknięte. Zamknięte na czeladniku. Moment, zapiszę grę. Dobra, udało się. I zobaczcie, tutaj jest ten oto Alain Dufon. Aha, bo ja poszedłem inną drogą wtedy, dobra. I tutaj gdzieś znalazłem tę księgę właśnie. I ruszyłem chyba tędy. O ile się nie mylę. Jeden fragment Ethereum. Chyba że ja mam te trzy fragmenty Ethereum znaleźć, słuchajcie, w różnych miejscach. Zupełnie innych tych, bo ja tutaj nie przypominam sobie w sumie, żeby tu było gdzieś jakieś inne przejście, którego nie wybrałem, bo wybrałem inne, nie? Także no... No nie wydaje mi się. Coś mi się wydaje, że ja powinienem zwiedzić po prostu ten fragment Ethereum. A czy zwiedzić te ruiny, te miasta dwemerskie, upadłe. Jak najwięcej zdołam i może po prostu pozostałe części tego Ethereum będą gdzie indziej. No tak, no tutaj, dobra, słuchajcie, wychodzimy stąd. Nie będę tutaj już kombinował, bo nic nie zrobię w odcinku, a chciałbym jednak to Mroczne Bractwo znowu pchnąć do przodu. I wrócimy za chwileczkę do Muiri, do Markartu. Ja jestem dosyć daleko od Markartu. Oj, bardzo daleko od Markartu. Zatem póki co... Ach, tutaj to jest... To chwila. To dlaczego mnie to kieruje do środka? Coś się stało z tym zadaniem w ogóle, Jezu. A ja tutaj jak głupi szukam, tak? Chodzę, błądzę i szukam. No ale dobra, mam jedną część Ethereum. Troszeczkę tylko straciłem czas niepotrzebnie.
Dobra, tutaj byłem najwyraźniej. Okej. Okay. No nic, trudno, no. Nic na to nie poradzę, nie przeskoczę pewnych rzeczy. Okej, okay, dobra. A ja sobie bym spróbował rozpuścić śnieg. Jak ja to mogę zrobić? Jak ja mogę rozpuścić śnieg? To mnie zastanawia, powiem wam szczerze. Jest śnieg. Ale śnieg jeść to tak nie bardzo chyba, co? A, napiłem się, tak? Ciekawe. Dobra, ja go spróbuję. Jeszcze tego nie robiłem po prostu. Ja spróbuję sobie rozpuścić ten śnieg. Chyba, że tutaj faktycznie mogę. Bukłak. A jest! Pusty bukłak i śnieg. Dobra, okej. Okay. A, no i spoko. Dobra. No to fajnie. Zabójcza trucizna. O! Uj, trola i krew trola, no dlaczego by nie? Dwie takie trucizny, no może się to przydać. Może się to przydać. Dobra, ja teraz jestem jeszcze zmęczony, tak? No jestem dosyć zmęczony. Dobra, to ja nie będę jadł ani nic. Znajdę sobie siennik. Jest tu jakiś siennik? Gdzieś tu widziałem siennik, jest. Tylko, że muszę najpierw tego bandytę przesunąć. Jego ciało. Nie będę na trupie leżał przecież, nie? On tu nic ciekawego nie ma. Dobra. Pośpimy sobie tu. Zresztą jest już późno. Wręcz 13 godzin. Myślę, że po takich trudach, takich walkach z tymi wszystkimi centurionami i tak dalej, to będzie w sam raz. Akurat 13 godzin. Obudzę się z głodem, ale to uzupełnimy i wypadamy stąd. Do Muiri sobie skoczę szybką podróżą. Po prostu i tyle. Dobra. No to trzeba wrzucić coś na ząb. Śnieg się roztopił. A no tak, bo ja miałem dużo tego śniegu. Dosyć. Ale dobra, zrobiłem sobie przynajmniej bukłak. Nie mam już żywności do spożycia. To chwileczkę, chwileczkę, moment. Przecież tutaj jest jakieś mięsko, tak? A nie, to jest tylko rożen. Wino z Alto, ostatni siew jakiejś książki. Nie mam tu żadnego żarcia. Ale moment, jakieś suszone mięso trolla powinienem mieć. Jest suszone mięso trolla. Potrawka z Horkera. Dlaczego on tego nie... Dobra, jestem syty, okej. Okay. No to jeszcze tylko się napić troszeczkę. I będziemy ruszać dalej. Jestem nawodniony. Wszystko jest okej. Okay. Oraz syty. Tak, dobra. No to wypadamy stąd. W takim razie. W sumie to ja mam po drodze te ruiny dwemerskie. To może bym... Może Muir jeszcze troszeczkę poczeka. Co wy na to? Zobaczcie. Przecież to jest na pograniczu. A Markart jest tutaj. Tak. Dobrze, dobrze. Ja sobie kopsnę tutaj szybką podróż. Słuchajcie, ja ogólnie unikam szybkiej podróży, ale jeżeli ja mam dotrzeć po jakimś zadaniu z jednego miejsca na drugi koniec mapy, a gdybym chciał tak za każdym razem iść sobie konno czy piechotą, po prostu, słuchajcie, zwiedzać wszystkie te jaskinie, które są jakieś po drodze, bo tego jest dużo, a fajnie jest sobie poeksplorować takie tego typu rzeczy, czy jaskinie, czy jakieś ruiny, czy jakieś forty i tak dalej, no to przecież ja bym od dzisiaj do kolejnego odcinka może, nie wiem, gdzie bym dotarł, minęłoby może, nie wiem, 60 odcinków, wiecie, więc... A troszeczkę mi zależy, aby tą fabułę Mrocznego Bractwa nie zatracić i pchać dalej. W momencie, kiedy będę szedł w kolejną nową lokację od Mrocznego Bractwa, jak mi wskaże, wtedy będę, nie będę korzystał z szybkiej podróży, wtedy po drodze coś oczywiście pozwiedzam. W ten sposób, myślę, będę sobie pykał. Dobra, jest wszystko ok. No to dobra, no to słuchajcie, no to zbadam te ruiny. Chociaż wiecie, może bym się uzbroił w Markarcie najpierw. Pogadam z Muiri. Ona mnie potem powinna skierować z powrotem do Astrid. Czyli gdzieś tutaj. A ja mam właściwie po drodze. Tutaj wracając z tego te ruiny. Dobra, tak zrobimy. No to do Markartu. Od razu pogadam z Muirką i ten. I wracając już potem do Astrid. Bo to chyba będzie koniec tego zadania. No chyba, że nie. No ale tak czy siak, najpierw pogadamy z Muiri. Dobra. Nie czas na łzy. Gdzie ona jest? Tutaj idzie. Nie wiem, czy tak przy świadkach, przy wszystkich. No i czy Alan... Tak, Alan Dufon leży martwy. Drań dostał to, na co zasłużył. Tak jest.
Ale z tego co wiem, Nilsin wciąż dycha. A to znaczy, że według ciebie nie było warto jej zabijać. Muszę przyznać, że jestem nieco zawiedziona. Muiri. Oto zapłata za zabicie Alana. I nic więcej, bo Nilsin uszła z życiem. Pamiętaj, to była twoja decyzja. Muiri. 800 sztuk złota. Dobra, dobre i to. Posłuchaj, Muiri. Sprawa wygląda następująco. Odprawiłaś czarny sakrament na Alaina, a nie na Tom Nilsin, więc ja nie mogę tutaj jakby na lewo, na boku robić fuchy jeszcze jakieś. To mi nie przystoi po prostu. Dobra, gdzie ja tu kupię strzały? Amson's Trading Company. Może tutaj? Może tutaj uda się kupić strzały? To tylko motłoch z targu. Powinniśmy wracać do pracy. Motłoch z targu, tak. Jeśli chcesz handlować, podejdź do Lady. Podchodzę do Lady, jak i ty podejdź, no. Lisbeth, witam cię. Nie, nie jestem Arnleif. Tak, wiem, że nazwa brzmi Arnleif i synowie. Ale tak patrzę, to ten sklep chyba lepsze dni ma już za sobą, nieprawdaż? Bogowie, czy to aż tak oczywiste? Ha. Gdyby Gunnar żył i widział mnie teraz, sklep stanąłby na nogi, gdyby renegaci nie ukradli mojej ostatniej dostawy. To była wyjątkowa statuetka Dibelli. Jesteś może do wynajęcia? Zapłacę ci, jeśli odbierzesz renegatom tę statuetkę. Chętnie, ale nie w tej chwili. W tej chwili nie jestem do wynajęcia, ponieważ jestem na... Mam inny kontrakt. Przykro mi to słyszeć. Jeszcze tu wrócę, spokojnie, Elizabeth. Ja tu jeszcze wrócę. Powiedz ty mi, co masz na sprzedaż? Różnorodne towary. Tak. Dobra, Elizabeth. Krasnoludzka strzała, słabo. Słabo. O, strzały sądziciela, no w końcu. W końcu gdzieś to znalazłem. I Anshilel też, 6 sztuk. Ale tych strzał zawsze jest jakoś mniej. 14. No dobra, weźmiemy te jeszcze dodatkowo. Ok, pieniążków mam dużo. Ale może jeszcze... masz troszeczkę, widzę, złota, więc jeszcze ja tobie coś sprzedam. Świecidełka sobie zostawię, póki co. Ale tak. Rdzeń energetyczny, chociaż... Może komuś to będzie potrzebne do zadania? A, dobra, nie będę kombinował. Sztabak krasnoludzkiego metalu akurat niech jest. Wióry nie, wióry mi się przydadzą. Zestaw do obróbki futra też. Więc tak, ja tu mam coś z jakichś takich, można by powiedzieć... O, diadem z miedzi i rubinów. Tak mało to jest warte. Pierścień do ładowania. Dobra, to sprzedam. Przemiany też sprzedam. Naszyjnik lepszej alchemii. Dobra, to sprzedamy. Rękawica żelaznej ręki. Nie używam dwuręcznej, więc sprzedam. Srebrny naszyjnik. Stalowy kaptur wilka śnieżnego, tak. Ten również. Złoty naszyjnik z diamentem. O, oczywiście, że sprzedam. Łuskowa zbroja lepszego zniszczenia. No zniszczenia nie używam, tak czarów raczej nie jest to coś istotnego, ale widzę, że ciebie i tak nie stać już na mnie. Dobra, chyba że masz coś jeszcze ciekawego, na przykład mikstury. Ma jakąś miksturę. Uleczenia choroby to ja sobie może kupię akurat i pomniejszego uzdrowienia niech będzie. I teraz już powinno mi starczyć, żeby je sprzedać jedną z tych rzeczy. Co jest cięższe? Zbroja. No to zbroję. Okej. Okay. Moment, zobaczę jeszcze jakieś inne śmieci, ale tutaj to już mi się nie opłaca. Okej, dobra. Troszeczkę strzał kupiłem, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Ale spróbuję znaleźć jeszcze kogoś w stylu kowala albo łuczarza. Mogłoby mi się to udać. Mogłoby mi się udać wtedy kupić lepsze strzały. Nienawidzę tego miasta, jak ja tutaj... Tutaj, tak? To jest ten, to jest karczma, to nie. Tu jest wyjście do Skyrim. Moment, czy tutaj może? Nie, nie, tutaj też nie. Tutaj również nie. Gdzieżby to? Tutaj jest chyba kowal. Jest kowal, dobra. Tacitusie, co to jest? Gwóźdź? Gwóźdź? Tak to nazywasz? W Legionie nazwalibyśmy to bezużyteczny. Spójrz, jak gruby jest ten metal. Przepraszam.
Po prostu, no cóż, piec tak mocno się nagrzewa i pomyślałem... Co takiego? Ominąć etap? Nie rozgrzewać metalu do oporu? Beznadzieja! Zrób to jeszcze raz! Jestem pomocnikiem Gorzy. Aha, pomocnikiem. Gorza, moment, Gorza! Nie przejmuj się tacytusem, to na nic. Dobra. Dziwna rozmowa tutaj miała miejsce. Szkolenie w kowalstwie, a może się podszkolę w kowalstwie? Chociaż nie, ja mam za mało rozwinięte, żeby tracić złoto na to. Dobra, a... Pytaj Gorzy, jeśli czegoś potrzebujesz. A jest na sprzedaż. Tak, potrzebuję. Dobra, teraz się odpaliło. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Nie odpowiem na to pytanie, pozwól. Gorzo. Arentaliorn Bow. No ale widzę, że tutaj już jest ciekawie. O, Kilof. Ciekawy sztylet. Istoty i ludzie na maksymalnie 13 poziomie uciekają od walki przez 30 sekund. Ciekawe. Dobra, strzała poszukiwacza. Okej, 10 sztuk. I to wszystko. Jeśli chodzi o strzały. No wyjątkowo słabo, muszę przyznać. Wyjątkowo słabo. Dobra, trudno. Wracam do wykuwania broni. Coś tam się dozbroiłem. No a teraz już czas wracać na szlak. Wracać oczywiście do... Dwemerskich ruin. Kolejnego dwemerskiego miasta. Widzicie? Derwan, brat z Mrocznego Bractwa, zabójca po prostu na usługach Astrid. Pomylił ruiny dwemerskie. No nie, to nie szkodzi. Słuchajcie, no sobie sprawdziłem, wyeksplorowałem sobie ruiny pod Białą Granią i tyle. Dobra, to jest naprawdę blisko. Skałę Wartkiego Nurtu widzę, że sobie już zbadałem. Dobra, no to na konika i ruszamy w stronę tych ruin. Dobra, teraz do Astrid, ale to najpierw te ruiny jednak, rzeczywiście. Rzeczywiście najpierw ruiny, inaczej to będzie miało niewielki sens. Jak tam mój udźwig? 519. Można by coś dać tutaj mojemu wierzchowcowi. Przekażemy mu może tak. O! Tarcza odporności na ogień, to. Szata przemiany ucznia, to jest co prawda... No czemu ja tego nie sprzedałem u niej? A, dobra, nieważne. Naszyjnik lepszej alchemii też póki co, ten diadem również. I teraz tak, z zbroi. Zguba Aegis. To jest chyba dwuręczne. Co tu jest takiego ciężkiego? Bełty, krasnoludzkie bełty. Szkoda, że nie mam kuszy. Jeszcze. Pradawna norska strzała. Co tu jeszcze może być? Waga 20. No ten łuk jest ciężki dosyć. Ja chyba będę musiał właśnie przemyśleć też wymianę jednak tego łuku na jakiś inny po prostu. O, przestało padać. Jeszcze jakieś grzmoty są, co prawda, ale już jest przynajmniej jaśniej troszeczkę. Dobra. A tutaj właściwie głównym traktem i potem skręt w lewo będzie. Dobrze. Się tutaj będę póki co miał na baczności troszeczkę, no bo to jest jednak teren dosyć mocno atakowany, najeżdżany regularnie przez pograniczników, tych renegatów. Dlatego lepiej mieć się na baczności. Nie ma to tamto. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności. Dobra, i teraz tak, ja tu muszę pilnować tej drogi. I to będzie gdzieś tutaj już, tak? To jest to? Tak, to jest tutaj ta odnoga. Dobra, moment. Wyjmę sobie łuk na wszelki wypadek. Delikatnie się porozglądam. Jest już coś. O kurde. I to całkiem grubo. Wiła. Wiła walczy z jakimś... z Wiedźmokrukiem chyba. Ciekawa sprawa. I Wiedźmokruk, tak? No chodź, chodź. On fireballami rzuca, to trzeba uważać z tym naprawdę.
Cholera, spieprza. Jeszcze się uleczy zaraz. Dobra, udało się. Tam jeszcze coś jest w oddali, widzę. Pióra Wiedźmokruka, oczywiście. Strzały, wszystko bierzemy. I gdzie jest ta wiła? Ta wiła gdzieś tutaj się pojawiła i się już odjawiła. I krazębacza. Tu jest lis. Gdzieś tutaj to było, tylko kurde, martwą wiłę zawsze namierzyć to jest problem. Ach, nie wiem, dobra, olać to na razie. Tutaj widzę jeszcze jakieś zagrożenie jest. W ogóle gdzieś mój koń tutaj się stracił, widzę. Lis. A to tylko lis. Moment, ja tu gdzie zostawiłem konia, gdzie on znowu poszedł? Ach, ten niesforny wierzchowiec, no. Moment. Przywołam go, może się pojawi. Jest, dobra. No to jedziemy dalej. Tam jeszcze coś widzę, jest jakieś zagrożenie. Moment, ja może tutaj gdzieś zostawię. Albo dobra, podjadę bliżej może. Chociaż... Może lepiej nie, tam jest widzę niedźwiedź. Dobra, zostawię tutaj wierzchowca. Niedźwiedź jest, dobra. Szaleją te bestie tutaj widzę jakoś, dziwnie. Dostał. Coś się tutaj dzieje. A ten idzie za mną jak debil. Stójżesz. Co, koza jest moim wrogiem? Co tutaj za jakieś żyły wodne są, czy co? Och. Jeszcze w pobliżu są wrogowie. A niedźwiadek, ten, którego zraniłem. O, niedźwiedź tutaj jest przerąbany na tym poziomie trudności. No chodź, chodź. Daj buźkę pod łuk. Daj, daj. Skoczę sobie do góry. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Stąd go nie sięgnę raczej. Mógłby być problem. Jest, idzie. Cholera. Podleczymy się. No na niedźwiedzia to już jestem całkiem, że tak powiem, o. Wyszkolony, no. Chociaż i tak dużo mi zabrał. I tak mi dużo zabrał, no ale nie szkodzi. Ja powinienem przed świtem walczyć właśnie, a nie tym zwykłym mieczem jakimś. Dobra, jeszcze są jacyś wrogowie w pobliżu. Dziwne to jest, dobra. Nie będę tutaj już więcej marudził ani nic takiego. Wchodzimy w te ruiny i będzie dobrze. Już blisko, dobra, moment. Przywołam sobie konia lepiej. Jest. Tutaj go zostawię z boku, żeby za daleko tam na środku. Żeby on tutaj na środku. Chodź za mną. Chodź, chodź tutaj. No chodź. Idziesz czy nie idziesz, stary? Idzie, dobra. Tutaj mu każę zostać, w tym miejscu dokładnie. O tak. Stój. Zapiszemy sobie grę. Tu po drodze, i jeszcze jakiś dodatku po drodze jest ten obozowisko. Podejrzewam, że tutaj są renegaci. Dushin Jal, jakiś coś takiego. Dostępny nowy poziom mam, tak? Właśnie, to może sobie skorzystam z tego i wykorzystam ten nowy poziom.
Magia, kondycja, zdrowie, zdrowie. Jeszcze troszeczkę zdrowia może. Okej. I teraz tutaj by się przydało oczywiście perk. Jakiś sensowny. Może do pancerza jednak. Którzy mają pełen poziom zdrowia. No to niby jest dosyć... Jest to dosyć sensowne, nie powiem. Swoboda ruchów. Ataki wręcz zadają... Tego jeszcze nie mogę, moment. Żelazne pięści. Zwiększa obrażenia w walce wręcz o 5% obecnej kondycji. Ataki wręcz wpływają na rozwój. Ja nie walczę wręcz. W momencie dołączenia do walki zaczynasz regenerować 10% swojej maksymalnej kondycji na sekundę przez 15 sekund w przypadku, gdy nosisz na sobie wszystkie elementy lekkiej zbroi. No niby ta kondycja jest istotna, dobra, ale jeszcze może w włócznictwie coś będzie ciekawego. Następna ranga, łuki oraz kusze zadają 60% dodatkowych obrażeń bazujących na dystansie 50 stóp. Aha. Wymierzony strzał, tu jeszcze nie mogę. Przyszpilający strzał. Strzał oraz bełty mają szansę oszołomić przeciwnika na obszarze 50 stóp. Im mniej zdrowia posiada przeciwnik, tym większa szansa na wywołanie efektu. Szybki strzał. Potrafisz napiąć cięciwe łuku lub przeładować kuszę o 30% szybciej. No to byłoby... Wciśnięcie bloku podczas przybliży obraz oraz spowolni czas. A, to jest ta pewna ręka. Dobra, to może to sobie. O. Dobra. No, mam tutaj znowu potwieranych dużo tych perków z łucznictwa, więc teraz będę szedł raczej w to. Zawsze to coś. Dobra. Czy ktoś tutaj będzie? To jest jakaś dziwna, opuszczona osada w ogóle. No ja jestem jeszcze tutaj kawałek... Mam tutaj na drodze. Kawałek drogi jeszcze jest do tych ruin. No nic, dobra. Przejdźmy przez to. Coś tu słyszę. Dobra, spróbuję przejść górą. Jakaś księga. Starożytno powieści Dwemerów. Okup Zareka. Dobra, nie będę tego kradł. Kodeks Malkata jakiegoś. Przewodnik najemnika potwierdza orków. Czyżby tu byli orkowie? Może to nie są... renegaci, albo, ale orkowie. Chociaż orkowie może też mogą być renegatami. Nie, nie, to nie jest. Tutaj nie jest nic niebezpiecznego chyba, tak? To jest po prostu wioska orków. O, może... Stój. Wedle kodeksu Malakata ta twierdza należy do orków. Twoja rasa nie jest tu mile widziana. Aha. Tylko tędy przechodzę. To nasza twierdza. Tutaj możemy żyć tak, jak chciał tego Malakat. Z dala od wścibskich spojrzeń Nordów. A Nordem też nie jestem. Nie jesteś orkiem ani krewniakiem. Więc trzymaj się z daleka. Pomagamy tylko swoim. A, czyli założyj sobie takie getto, można by powiedzieć. Dobra. I nie wracaj. Dobrze, dobrze, nie wrócę, nie wrócę. Obiecuję. Dobra, no to w takim razie nic, no idę dalej w stronę, w którą mam iść. Teraz tak, tutaj, no tutaj, tutaj, dobra. Czyli tędy. A ja myślałem, że to jest marker właśnie jakichś tych ruin dwemerskich, a jednak nie, tylko jakiejś wsi, no takiej twierdzy orkowej powiedzmy, nie, więc... Dobra, no. To w takim razie dalej naprzód. No, tutaj już będzie wejście, ok. Jakieś trzęsienie ziemi. W ogóle. O cholera, a wilki tylko. Dobra, nic nie szkodzi. Dobra, padły oba. Moment, ja tylko sobie tego tutaj... A, momencik, momencik. Dobra, zrobię sobie wypatroszenie normalnie. Też strzałę w ten sposób odzyskam. Skórę zdejmę oczywiście.
Mięsa może nie, ale składniki wezmę. Dobra, serce wilka, wszystko jest ok. I jeszcze tego. Raz, dwa i będzie git. I skórę, tak, dokładnie. Aha, i składniki jeszcze. Dobra. Coś tutaj się dzieje takiego. Smoki się przebudzają? No nie, no smoków tutaj to raczej nie ma. Dobra, nie ma co, wchodzimy do środka. Nikt tutaj nie stacjonuje, nie obozuje obok. Nikt nie obozuje, dobra. Dobra, łuk. Dobrze, zbadajmy to miasto w takim razie. No tak, znajome widoki, co? Się wpakowałem w eksplorację dwemerskich ruin. Zawróć. Jakaś dedra? Dobra, zapiszę grę. Każą mi zawracać. Trzęsienie ziemi pod ruinami. Wewnątrz głos jakiejś dedry, czy może jakaś iluzja to jest, jakaś magia po prostu. Tutaj też jest trzęsienie ziemi. No mam złe przeczucie odnośnie tego, ale widzę, że to miasto na razie się troszeczkę różni. Nie ma tych jakichś takich, tych, nie wiem, gniazd, tych kanałów, z którego wychodzą te sfery. To jakiś duch jest, nie dedra. Dobra, dobra, już myślałem, że może głos jakiejś dedry to jest. Mam zawrócić, póki nie jest za późno. No, intryguje mnie to coraz bardziej, muszę przyznać. Coś tam jest. Pająk. Olbrzymi pająk śnieżny. Czy tak mi się tylko wydaje? To nie jest pająk, cholera. Wydawało mi się tylko. Ciągle tu... Ciągle tu jesteś? O co chodzi, Katria? Niech zgadnę. Chcesz zdobyć skarb, co? Tak jak wszyscy inni. Eterium. Eterium, Katria. No ale kim jesteś? Mam na imię Katria. Jestem... Byłam poszukiwaczką przygód. Przez niemal 20 lat plądrowałam ruiny takie jak te. Byłam na tropie czegoś dużego. Zaprowadziło mnie to tutaj i... Nie podołałam zadaniu. Ale twoje imię brzmi znajomo. Och, dane ci było czytać tę książkę, prawda? Wojny o Eterium. Właśnie. Wiesz, to była moja teoria. Moje badania. Praca mego życia. Wszystko stracone. Skradzione przez mojego własnego, cholernego ucznia. I w ten oto sposób wylądowałam tutaj. Nie mogę teraz spocząć. Nie mogę, dopóki nie znajdę kuźni i nie udowodnię, że to było moje odkrycie. Moje, nie jego. Ale to beznadziejne. Zginęłam tu tak jak inni. Zawracaj. Zawracaj, bo staniesz się kolejną ofiarą. Śmiałbym twierdzić, że sobie poradzę, no. I nie poddam się tak łatwo, zejdź mi z drogi. Przecież gdybym... No tak, ona nie zazna spokoju, dopóki nie znajdzie Eterium. Spróbujemy perswazją. Jasne. Wszyscy tak mówią. Nie uda mi się wybić ci tego z głowy, prawda? Wiem, wiem. Dobrze wiem, jak to jest. To może do mnie dołącz. Cóż, jeśli chcesz dostać się na szczyt, potrzebna ci będzie pomoc. Chcesz, żebym ci jej udzieliła? No jasne. Dobrze. W takim razie prowadź. No dobra. No to mamy towarzyszkę ducha. Okej, może być. Nie mam nic przeciwko temu.
I przy okazji rozpoczęło się nowe zadanie. No tak, relikty przeszłości w Arktrams, Arkngdams. Nie umiem tego przeczytać, to jest niemożliwe do przeczytania. Spotykam Katrię, ducha podróżniczki, która tam zmarła. Proponuje mi ona pomoc w mojej podróży na szczyt. Przyjmuję jej propozycję. No to ruszamy. Mamy teraz w takim razie dwa zadania w jednym. No to jest takie dosyć wysokie, faktycznie, no. Dosyć bardzo wysokie, bym nawet powiedział. Dobra, tylko jak tam teraz przejść na drugą stronę? Ach, tutaj. Dobra. Niech tak będzie. Skończyła się moja historia. To był bolesny upadek. No to słuchaj, daleko nie zaszłaś, powiem ci, wiesz? Weź mój dziennik, dobrze? Będziemy go potrzebować. O co chodzi? Dziennik, tak? Mam wziąć? Aha, on jest tam. Aha, tu jest jej ciało, dobra. Co ty tu miałaś jeszcze ciekawego w ogóle? Dobra, jest dziennik. Srebrny pierścień, złoto. Mikstury. Wybacz, Katri, ale tobie się to nie przyda. Dobra, mamy dziennik. Czyli na podstawie tego dziennika trzeba będzie tutaj... Trzeba będzie tutaj to przejść, jak rozumiem. Zabity Falmer. Czyli standardowo i Falmerowie, i wszystko. I Falmerowie, i wszystko. Kochani, zróbmy sobie całą podróż po tych ruinach w towarzystwie Katri w kolejnym odcinku. Myślę, że nie chcę tutaj iść teraz za daleko w tym odcinku, aby po prostu nie... no nie robić jakiegoś długiego podziału w jednym zadaniu na dwa odcinki. Dlatego zajmijmy się tym w kolejnym odcinku. A ja na dzisiaj już wam dziękuję i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, bywajcie.